Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy w Total War Warhammer 2. Słuchajcie, kontynuujemy kampanię orków. No i słuchajcie, teraz przechwyciliśmy wojska krasnoludów, które próbowały przejść podziemną ścieżką. No i słuchajcie, czas się z nimi zmierzyć. Myślę, że powinniśmy sobie z nimi poradzić, aczkolwiek nigdy nic nie wiadomo z tymi parszywymi kurduplami. Dobra, stoczmy tą bitwę. Dobrze, jesteśmy. To nie będzie prosta walka. No, kurduple są nastawieni bardzo bojowo. Aczkolwiek my wcale im nie mamy zamiaru ustępować. Tak. Tutaj no niestety jeden z naszych atutów nie zadziała w tej bitwie, mianowicie jazda, którą mamy, która z reguły jest całkiem niezłym, całkiem nieźle się sprawdza w walce z krasnoludami, którzy jazdy nie posiadają. Dobra. Jazda się ustawi jako odwód. No i zaczynajmy. Dobra, oni chyba się nie mają zamiaru za bardzo ruszać. Trzeba będzie do nich podejść. No to idziemy. Czarne orki. Zgniotą tych kurdupli. Problem jest taki, boję się tej dolinki tutaj. To się może dla nas źle skończyć. Dobrze. Mam zamiar podejść do nich tak blisko, na ile pozwoli nam zasięg naszej artylerii. Coś złamali szyk. Nie wiem czemu. Jedni zaczęli biec wszyscy. A później tak sobie jest fajnie, spokojnie szli. Stan życia oni się nie ruszą, dopóki nie znajdą się w naszym zasięgu. Tak przypuszczam, więc jeszcze kurde kawałek. Niestety będziemy w tej cholernej dolince, to nam zwiększy straty. Jacyś wykokrzeni górnicy,
A, bo i mają ładunki wybuchowe, tak. No to ciekawie. Podchodzimy. Co wy robicie? Nie macie zamiaru się ruszyć? Musimy mieć wizję. Oni też nas nie widzą. Zaczynamy ostro. Wow, 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 wow. Nie, nie, dobra, wy tu stoicie. Nie, 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 stop. My podejdziemy tu. Wy tu. Jest. No i zobaczymy zaraz, jak bardzo się ich wojska ogarną. Muszę wydać więcej złomu na modyfikacje. Długobrodzi. Dobra, co wy kombinujecie? Duże zagrożenie. No, szybko, katapulty na pozycję. Dobra, walimy. Dobra, już jest nieco celniej. Ale walcie mi w tych. Chyba, że czekajcie. Dobra, w takim razie...
podejść tu. Dobra, czas się za nich brać. Dobra, bierzcie się za tych, wy uderzacie tu. Dużo podchodzenia było tutaj w tej misji. Znaczy w tej bitwie. Łucznicy nie spać, zwiedzać. Wow, co tu się odprawia? Kurde, tych ładunków wybuchowych używają. Ała! Walą mi to trochę za mocno. Nie wy! Dokopać im. Dobra, ty uderzysz tu. Wy uderzycie tu. Dobra, ten tu robi rzeź. Dobrze. Dopaść. Tłuc go. Można mu pozwolić zwiać. No, tłuczemy. No i troszkę walą po swoich. Dobra. Zakończ bitwę. No i pięknie. Uzupełnianie strat. Ci postanowili na mnie uderzyć? Ciekawe bardzo. Posunięcie.
Kurde, boję się tutaj trochę z nimi konfrontacji. Tych dział przede wszystkim, działa ogniowe. Duże obrażenia. Organki i różne inne dziadostwa. Wiecie co, my tu nie mamy pełnych stanów. Na razie się wycofiemy. Przerwiemy troszkę oblężenie. Dorwaliśmy tu kogoś, patrzcie. Dobra, stoczymy tą bitwę. Dobrze, moi drodzy. Kurde, cały czas walczymy na tych podziemnych tych ścieżkach. Dobra, rozstawiamy się. Gdzie tu? Wy tu. Was tutaj. No i wy tu. Dobra, zaczynajmy. Czy wy ruszycie na nas? Więc to wy nas za... Nie, bo myśmy was przechwycili. Już teraz nie pamiętam. Idziemy po nich. Dobra, spokojnie. Rozgnieciemy towarzystwo. Olbrzymy się przydają. Chociaż powiem szczerze, orkami tak sobie mi się gra. Nie jest to jakoś super mega wybitna frakcja. Owszem, ma spory potencjał. Czego powiem szczerze, kiedy gra się przeciwko nimi, innymi frakcjami, to nie widać tego potencjału, bo komputer nie stawia na przykład na czarne orki. On sobie produkuje różne inne jednostki, których statystyki no nie robią wrażenia, nie? I zazwyczaj miałem orków za takich troszkę tchórzliwych i za takich, których trzeba trochę gonić po polu bitwy. Przynajmniej tak było, graliśmy wampirami. A to może ze względu na to, że wampiry specjalizują się w sianiu terroru. Tego, że no po prostu są straszne i... Możliwe, że to jakoś tak wpłynęło na moją opinię na temat orków. A okazuje się, że orkowie potrafią być naprawdę bardzo zdyscyplinowani. W zasadzie moglibyśmy sobie stanąć spokojnie tu, gdzie jesteśmy. Tak nic złego by się nam tutaj nie stało. Dobra, słuchajcie, tu już zaczynają ostrzał nasze gobliny. Na tych nocnych, na tych podziemnych ścieżkach to nie za bardzo coś widać. Ciemno tu przede wszystkim. Dobra, możemy trochę poczekać, niech nasi ich ostrzelają. Ja tam nie mam nic przeciwko. Co tam? Ruszacie się? Dobra, chyba żeśmy ich zmotywowali do ruszenia tyłków. Pięknie. Całkiem nieźle. Ładnie.
Dobra. No niestety, trzeba ruszyć tyłek. Bo inaczej będzie źle. Tak, wy się skupcie tutaj na tym skurczybyku. Na ich lordzie. Dobra, wy musicie tutaj podbiec. Ty, koleżko, trzymasz się gdzieś tutaj z tyłu. No i zaczynają. Wy się tutaj możecie spokojnie rozstawić. Dobra, zaczynamy natarcie. No i pięknie. Wow. Ten to potrafi zrobić rzeź. Co on tu z nimi robi? Duże straty. Skąd w niego tu wjechać? Uśmierca się nieco szybciej. Dobrze. Rozwalać tych górników. Dobra. Ich dowódca nie żyje. Uciekają. Mówiąc krótko, już jest po bitwie. Dobra, zakończmy to. Pięknie, pięknie. Jezus, jak żeśmy ich tutaj pięknie rozwalili. Jedynie ta ich stolica się, kurde, trzyma dosyć mocno. Niezłomnie, bym powiedział. Co ty tu chcesz ode mnie? No wiesz, jakieś marionetki chaosu się tam trzymią. Co ty tu masz? Tego nikt nie ma ubrany, możesz sobie to ubrać. Budzi strach, wywołuje terror. Weźmy sobie to. Talizman. Odporność na magię. Punkty zdrowia. Aha, ten już tu ma, dobra. Odporność na magię weźmy sobie. Koszty werbunku.
Ci są pozajmowani, tak. Dobra, co my tu mamy wolne? To koszty werbunku tylko. No niech będzie. Dobra. Tu masz awans, ziomek. Weźmy sobie to. Co to w ogóle daje? A, dyscyplinę zwiększa. Dobra. To mamy. Dobra, to też se zróbmy. Kurde, już będziemy mieli to z głowy. Dobra. Teraz tak. Całą resztę. No, wy na razie tutaj wejdźcie. Co takie kurde straty tu są w tych oddziałach naszych? Dobra. Możemy zrobić tutaj coś takiego. Szpiczasta broń. Dłuższa broń. Pancerz nieśmiertelników. Co to daje? A, budzi strach. Dyscyplinę plus 10. Pamiętam przeciwko piechocie. Przeciwko dużym przeciwnikom. Dobra, weźmy sobie te pancerze, bo myślę, że to one będą... Jak zwiększona jest dyscyplina, to mi to się podoba. No i ten strach, że to budzi. Ale drogie to jest. Możliwe, że to dlatego, że to zależy od regionu, w którym się znajdujemy. Albo od bohatera. Też jest taka opcja. No, po 80 to chodzi tam, więc kurde, drogo. Ale spoko, sobie to z czasem ogarnę, jeśli będę miał więcej złomu. To sobie walnijmy to. Dobra, ty już tutaj skończyłeś uzupełnianie strat. Straty uzupełnione. A więc słuchajcie, trzeba uderzyć na północ. Ruszasz tutaj. Teraz tak, ty uzupełniasz straty. Ty ruszasz tu. Kontynuujmy tutaj oblężenie. Niech oni sobie nie myślą, że ja odpuściłem. Dobra, wy tu jesteście silni i sprawni. Dobra, my tu jesteśmy, kurde, już bardzo na północ. Trzeba ich tam dobić w tych górach. Co to wiecie, no kurde, walki w górach nigdy nie są przyjemne. To sobie to rozbudujmy. Co byśmy tu potrzebowali? Tutaj trolle oczywiście. No ba, pytacie, a wiecie. Co ja tu takiego będę potrzebował? Co my tu? To sobie machnijmy. Dobra, kto czeka na rozkazy? Ty czekasz na rozkazy. Przekroczył granicę, a nie mam hajsu. Kurde, szkoda. Szkoda. Dobra. Okej, myślę sobie, że tutaj to sobie zakończymy. Znowu żeśmy zgromili parę armii krasnoludzkich. Szkoda, że przerwali nam to oblężenie. Musiałem się troszkę wycofać, bo kurde, nie wiem skąd te straty nagle poniosłem. Ale może jakieś, kurde, nie wiem, triki działania wrogich bohaterów, cholera wie. W każdym bądź razie, słuchajcie, tutaj kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że się wam podobało. Dziękuję za wszystkie wasze komentarze, ocenę oraz subskrypcje. Dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się, hej i do następnego. Na razie.